W okresie letnim duża część Polaków kieruje się nad Polskie Morze lub też jedno z setek jezior, które możemy odwiedzić w naszym kraju. Tam gdzie woda, tam też specyficzne stworzenia, które zamieszkują owe tereny. Jednak czy zdajecie sobie sprawę, że w Polsce spotkać można ryby, które są faktycznym zagrożeniem dla naszego zdrowia lub życia? Wielkie, kilkumetrowe wodne stworzenia przemierzają mnóstwo polskich jezior, gdzie kąpać mogą się ludzie, w tym też dzieci. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są najgroźniejsze polskie ryby, to koniecznie wrzućcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie dzwoneczek, a także wpadnijcie na mojego Instagrama, gdzie możecie mnie poznać lepiej, w taki bardziej prywatny sposób. A teraz zaczynajmy! Ostrosz. O tej rybie zaczęło być dosyć głośno dopiero niedawno. Początkowo w Polsce nie dało się jej spotkać, ale od pewnego czasu zaczyna się ona pojawiać coraz częściej w Morzu Bałtyckim. Ostrosz jest najbardziej jadowitą rybą wód europejskich. Toksyny zawarte w jadzie mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia człowieka. Gruczoły jadowe znajdują się u nasady kolców pierwszej płetwy grzbietowej oraz kolców pokryw skrzelowych. Jednak plażowicze nie powinni mieć większych powodów do obaw, gdyż ostrosz jest gatunkiem przybywającym głównie na dnie, gdzie głębokość wynosi kilkanaście metrów. W zimie natomiast wędruje jeszcze głębiej, bo nawet do 150 metrów. Jednak narażeni są rybacy i wędkarze, gdyż mogą przez przypadek złowić tą właśnie rybę. Był taki przypadek na Helu, gdzie rybacy złowili wtedy okaz ostrosza mierzący 25 cm, i ważący około 100 gram. Gatunek ten żyje przeważnie w północnym Atlantyku, a także w Morzu Śródziemnym i Czarnym. Na Bałtyku pojawia się rzadko, głównie w jego zachodniej części, natomiast w polskiej strefie był rejestrowany sporadycznie. Szczupak pospolity. Jest to gatunek bardzo szeroko rozprzestrzenionej drapieżnej ryby słodkowodnej. Występuje praktycznie w całej Europie, a także w części Azji i Ameryki Północnej. W Polsce można spotkać go w wielu jeziorach i rzekach, a czasem także w Bałtyku. Szczupak pospolity osiąga długość do 1,5 metra i masę do około 10 kg. Okazy ponad 15-20 kg są raczej rzadkie. Notowany rekord masy wynosił 35 kg. Ciało szczupaka pospolitego jest spłaszczone, głowa wydłużona ze zwężającymi się szczękami i bardzo szerokim, spłaszczonym pyskiem. Zęby szczupaka na żuchwie są skierowane do środka i są bardzo ostre, a szczęka jest ich pozbawiona. Młode osobniki są zazwyczaj jasnozielone, brązowawe lub srebrzyste, a starsze mają ciemnozielony grzbiet, jaśniejsze nakrapiane żółtymi plamami boki i biały brzuch. Szczupak normalnie nie jest aktywnym myśliwym, choć zalicza się do najbardziej drapieżnych ryb. Czyha w ukryciu między roślinami wodnymi i czeka na przypływającą zdobycz. Sandacz pospolity. Jest to kolejny gatunek ryby drapieżnej. Spotkać go można w kilku miejscach w Europie, w tym w Polsce, jest on jednak rzadszy niż szczupak. Występuje w jeziorach, zbiornikach zaporowych, średnich i dużych nizinnych rzekach, wyrobiskach oraz w płytkich wodach przybrzeżnych Bałtyku. Preferuje głębokie, mętne wody o twardym, piaszczystym, żwirowatym bądź gliniastym dnie. Jest wrażliwy na niedobór tlenu. Dorastać może do długości 130 cm i masy 15 kg. Jest on aktywny głównie wieczorem, w nocy oraz nad ranem, dzięki świetnemu wzrokowi w ciemności. Żywi się głównie niewielkimi rybami. Oprócz ryb zjada czasem larwy owadów, dżdżownice lub żaby. Często długo goni swoją zdobycz, płynąc charakterystycznym zygzowatym torem, atakując ją z bliska i osiągając przy tym prędkość do 30 km na godzinę. Sum pospolity. Jest to istny predator w świecie polskich ryb. Jest wielki, ciężki i wygląda naprawdę groźnie. Do tego stanowi też zagrożenie dla ludzi, gdyż posiada mnóstwo ostrych zębów i atakuje z zaskoczenia. Dorasta do 3 metrów długości, choć czasem zdarzały się osobniki mierzące 5 metrów, a waga maksymalna to 300 kg. Najczęściej aktywny po zachodzie słońca, w dzień przebywa na dolnych partiach, przy dnie w miejscach o spokojnym przepływie. Prowadzi osiadły tryb życia i z natury jest samotnikiem. Zimą, od grudnia do lutego, nie żeruje. Występuje głównie w rzekach i morzach, a w jeziorach jest raczej rzadkim mieszkańcem. Odżywia się zazwyczaj małymi rybkami, normalnymi rybami, żabami, a nawet małymi ssakami lub ptakami wodnymi. Rekordowy okaz złowiony w Polsce miał 261 cm długości i ważył 105 kg. No, naprawdę była to wielka ryba, ale w Polsce sum znajduje się pod częściową ochroną. Okoń pospolity.
Jest to również ryba drapieżna, którą spotkać można w Polsce i większości miejsc w Europie. Występuje w wodach do 1000 metrów nad poziomem morza, zarówno w płynących, jak i stojących, a także w słonawych wodach przybrzeżnych. Młodsze osobniki często tworzą ławice, a starsze żyją w niewielkich grupach bądź samotnie. Osiąga on długość do 60 cm i masę do prawie 5 kg. Żeruje głównie o wschodzie i zachodzie słońca, nie unikając jednak innej pory dnia. Jednym z głównych pokarmów są skorupiaki. Na rybek żywi się planktonem, a później ikrą innych ryb. Dorosłe osobniki zjadają głównie ryby, np. płocie oraz większe bezkręgowce, takie jak raki. Co ciekawe, okoń europejski zapada w nocy w swego rodzaju stan głębokiego snu. W tym czasie przebywa przy dnie zbiornika, opierając się o dno płetwami brzusznymi i ogonową. Na ten okres zwija swoją płetwę grzbietową. Sen ten jest na tyle głęboki, że nie wytrąci i nie wystraszy z niego nawet jasny snop światła. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał i że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Jeśli tak, oczywiście zostaw łapkę w górę, a także zasubskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek, a wtedy nie ominą Cię przyszłe, równie ciekawe filmy. Jeżeli masz pomysł na kolejny materiał, to koniecznie daj znać w komentarzu, pisząc hashtag pomysł i później Twój pomysł, a wtedy z pewnością wezmę go pod uwagę. Tymczasem dzięki za oglądanie, widzimy się już w poniedziałek o 15:30. Hej!